Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Ja dzisiaj razem z tatą w duecie i rozpoczynamy siewy. A jak rozpoczynamy, to rozpoczynamy jak Pan Bóg przykazał. Także u nas, nie wiem jak w Waszych gospodarstwach, ale nadal praktykujemy święcenie materiału siewnego przed siewem. Także poświęcone. Jeszcze tylko znaczek krzyża na ziemi. I można jechać sieć. Teraz, żeby dobrze plonowało, się szczęściło, niech Bozia da. W dzisiejszym odcinku będziemy siedzieć na przyczepie. Nie no, siać pszenicę. Tak, rozpoczynamy siewy w naszym gospodarstwie. U nas któryś już rok z rzędu siejemy w późniejszych terminach niż w sumie przyjęło się, bo mamy początek października. Także co, Weronika? Zapraszamy serdecznie na nowy odcinek na naszym kanale. Zgadza się, także zapraszamy, zobaczcie jak wyglądają w tym roku nasz siewy i na jakie nowe odmiany postawiłyśmy. Werka przed chwilą wspomina o tym, że kolor worków bardzo jej się podoba. Weronika, dlaczego podoba Ci się ten kolor? Mam taką samą poduszkę. Werka, jakby nie było, w sezonie bardzo dużo jeździ, wyrabiając dlatego agregatem. Dlatego patrzcie jak wygląda. Rodzice każą mi spać w czołniku. A czemu ty tak kłamiesz? A myślisz, że dlaczego mam tu poduszkę? Na kręgosłup, żeby niunie kości nie bolały. Także zobaczcie. U nas jest wilgotno. Można powiedzieć bardzo wilgotno. Dzisiaj też również ma padać, prawda, Vera? Nie. Jutro. W nocy. Jutro. O 5 rano. Ale w nocy też ma padać. Nie kłam. Nóż. Co nóż? Trzeba Proszę. Odprzążyć worek. Proszę bardzo, GR załoga, wszystko się zgadza. Firma, z którą miałyśmy już styczność pod względem odmianowym pszenic w tym roku. Robimy powtarzalność, ponieważ pszenice u nas, co Weronika? Co u nas pszenica? No co u nas pszenice? Ładnie wyszły chyba, oczywiście, co? Oczywiście, że tak. No to mów, o to mi chodziło. No, także Weronika ogarnia nam paletę. Ktoś będzie musiał to przerzucić. Ciekawe kto. Nie wiem dlaczego. Marlenka. Nie wiem dlaczego patrzy na ciebie. Może liczy na pomoc. Nie wiem dlaczego patrzy na ciebie. Także w tym odcinku przekonacie się o nowych odmianach oraz odmianach, które powtarzają się w naszym gospodarstwie. Co, Vera? Próbujesz się doczytać, jakie to odmiany? Nie, że to załoga pisze. No jest nasza załoga. Także zapraszamy na nowy odcinek na naszym kanale. To taki początek był? To jeszcze nie był początek. Początek już był, Weronika. Aha. A ty jesteś na bieżąco. No mnie nie ma, to skąd mam ziemię? Co mówisz? Te worki na dole ładne są. A, ładne. Że co, że ładny kolor worka? No, bardzo ładny. Bardzo ładny. Tak żeby nie było, to mama też u nas jeździ ciągnikiem. Nie tylko tatuś, Weronika i ja. Ale u nas każdy jest mobilny i dostępny na
każde westchnienie. Zaraz jeszcze zrobiłem sobie kontrolnie próbę kręconą i lecimy. Oj, ktoś będzie dźwignął. Oj, chyba jesteś na odpowiednim miejscu. Chyba jesteś na odpowiednim miejscu. Te twoje ładne worki. One ważą tyle co ja. Daj mi spokój. Jesteś jakiś oszukany. Weronika mówiła, że ten worek waży tyle co ona, także patrzcie. Mam cię. I widzicie, jaki niegrzeczny? Zostawił mnie, a sam pojechał. Ale kurde, dzisiaj wieje. Znaczymy sobie palikami, aby później wiedzieć, gdzie jest jaka odmiana. W sumie może zrobię jakąś ładną mapkę i wam rozrysuję, jak tutaj jest akurat rozplanowane to na polu. Ziemię mamy fajną, nie ma co narzekać. Jest taka fajna, wilgotna. Nie jest to takie ciasto, ale naprawdę ona się fajnie sypie. Wczoraj akurat Werka w nocy wyrabiała tą działkę, także zobaczcie, naprawdę są fajne warunki. Odmiany również mamy nowe, fajne. Niektóre się powtarzają względem zeszłego roku, ale powtarzają się z tego względu, że się usprawdziły, że są dobre. Także zobaczymy, co pokaże nam sezon 2025. No i wraca łobuz jeden. Zobaczcie. Dusza raduje, że mamy takie dobre warunki w polu. Mam nadzieję, że zdążymy z siewami, ponieważ coś ma grubo u nas padać. Strasznie, strasznie wieje, ponieważ ponad jakieś kataklizmy mają przejść. Mam nadzieję, że nas ominą. Ziemia jednak szybko schnie, także zobaczcie tutaj. Jest porównanie, pięknie dzisiaj świeci słońce, także cieszymy się tą naszą złotą polską jesienią. Dobrze, tatuś sieje, a teraz podejdźmy do tematu profesjonalnie. Z brzegu po kolei mamy stworzone poletko, a raczej jest w trakcie tworzenia, bo siew nadal trwa. Rozpoczęliśmy siew od odmiany Senseo. Oczywiście wspomniałam tutaj o odmianach z firmy Saturn Onion. W zeszłym roku również miałyśmy z tej hodowli odmiany. Ta odmiana Senseo oraz obok niej Willem. Te dwie odmiany są u nas nowe, dotychczas ich nie miałyśmy w swoim gospodarstwie. Mamy tutaj masę 1000 nasion, 57 gram, siłę kiełkowania 99% i tutaj jak się doszukamy, to mamy 97% i masę 1000 nasion na poziomie 55%. Za odmianą Willem wysiałyśmy odmianę Banatus, a za nią odmianę Pallas. Są to dla nas bardzo zbliżone odmiany, ponieważ w zeszłym roku, jak pamiętacie, miałyśmy poletko stworzone z odmiany Debian, Banatus oraz Pallas i wszystkie trzy odmiany zaplanowały bardzo podobnie. Jest jeszcze tutaj, zwróćmy uwagę na masę 1000 nasion, 47,20, tutaj 46,90, siła kiełkowania 95% i tutaj 97%, ale mówię, one zaplanowały niemal po prostu identycznie. Na deserek odmiana Hyvega F1, również z firmy Saturn Onion. Mamy w sumie jej malutko, ponieważ dwa woreczki, ile one są? Po 10 kilo. Wysiew tutaj mamy podany na 0,15 hektara, ale z optymalnym wysiewem tutaj od 110 do 130 sztuk na metr kwadratowy. My tak naprawdę w naszym gospodarstwie zawsze wysiewamy więcej niż jest w normie, także niezbyt się tego trzymamy, ale to już tak naprawdę w zależności od tego, jak tutaj rolnicy preferują, czy zaniżają te dawki, czy sieją optymalnie. Czy właśnie stosują te dawki w zawyżonym właśnie, w zawyżonej ilości. Tą odmianę tutaj kolejno mamy nową, także jak widzicie, dwie się powtarzają, trzy nowe, a dodatkowo za tymi woreczkami mamy jeszcze dwie odmiany, o których zaraz wam opowiem. Jak obiecałam, tak przechodzimy do naszych dwóch dzisiejszych kolejnych nowości, a mianowicie RGT
prowizjon. Mam nadzieję, że to nie będzie żadna prowizorka, tylko naprawdę fajna pszenica. Zdolność kiełkowania 95%. Masę 1000 nasion, 42,5 grama. I widzicie to? 50 kilo. Będzie ciężko. Mam nadzieję, że chociaż tato mi pomoże to podrzucić, bo jakby nie było, ja z Weru tyle normalnie ważymy, także no to dla nas sporo tyle dźwignąć. Nie wspomniałam jeszcze o zaprawach. Tutaj w sumie dość popularny produkt, na pewno go znacie. Jest to Vibrante Star z firmy Syngenta. I mamy tutaj w sumie kolejną naszą nowość i jest to Furioso. Furioso, także mam nadzieję, że my żadnej furii również nie dostaniemy przez nią. I tutaj zaprawione jest to produktem Premios Plus z firmy BASF. Jeszcze wspomnę tutaj o tych odmianach tutaj. Jest to zaprawa Landor CD. Także tak się to sprawdza. Oczywiście podam Wam również tabliczki odnośnie właśnie dokładniejszych danych. Tutaj nie mogę się doszukać w kwestiach tej odmiany tutaj danych odnośnie kiełkowania i tak dalej, ale te wszystkie dane na pewno zostaną zgromadzone w odcinku, abyście po obejrzeniu go nie musieli się doszukiwać tak naprawdę danych innych na jakichś stronach internetowych, tylko żebyście po prostu w tym odcinku mieli taką pigułkę odnośnie właśnie odmian. Może jeszcze skorzystacie. U nas to tak naprawdę siewy tutaj odbywają się po buraku dźwigłowym lub po prostu po innych stanowiskach, które zostały już zebrane. Jak wiecie, burak dźwigłowy w naszym gospodarstwie jeszcze nie został w pełni zebrany. I została jeszcze marchew, także roboty jest. Tutaj odsypujemy sobie w worki to, co nam zostanie. Może będziemy mieszać na poprzeczki albo ostatni przejazd. Tutaj już sobie zobaczymy, bo chcemy, żeby tutaj stworzyć ładne poletko, a te resztki będziemy jakoś sobie z tatą wykombinujemy, tak żeby było dobrze, bo jakby nie było, nie mogliśmy stworzyć poletka wysiewając tak jak szło w różnych ilościach, tylko żeby były równe przyjazdy po całości pola. Mam bardzo ładne warunki, jak wspominałam, teraz tylko czekać na równie dobre wschody i uważam, będzie pięknie. Także tak prezentują się nasze nowe odmiany, ale zaznaczę, że to jeszcze nie jest koniec nowości. Postaramy się jak co roku zrobić więcej niż jeden materiał z siewu. Wiadomo, że to jest trudne do osiągnięcia, ale niewykonalne. Niewykonalne, tak chciałam powiedzieć właśnie. Także tutaj widzicie cząstkę tego, co jest zaplanowane na ten sezon. Mamy tutaj oczywiście odmiany z firmy Satin Onion oraz Rakt. Także mamy tutaj łącznie 7 odmian, 5 z firmy Satin Onion i 2 z firmy Rakt. Poletko uważam powinno wyjść bardzo ładnie. Chyba nigdy, tak jak pamiętam, nie miałyśmy jeszcze takiego dużego poletka w kwestiach, żeby na jednej działce zgromadzić tak dużą ilość odmian. Zobaczymy, ile ilościowo nam tutaj wyjdzie, ale uważam, że później w kwestiach fazy kłoszenia, czy nawet później, powinno się to ładnie wyklarować i ostatecznie wyjdzie nam bardzo ładne i uważam również różne poletko, ponieważ odmiany mają różne parametry i tak dalej. Jeżeli na przykład my podajemy Wam, że jakieś odmiany u nas się sprawdzają, to nie wynika to już ostatecznie, że te odmiany również się mogą sprawdzić u Was, bo wiecie, macie różne glewy, my mamy różne, również inaczej podchodzimy do stosowania produktów, środków ochrony roślin, nawozów i tak dalej. Warunki glebowe, warunki pogodowe to są aspekty, które również są brane pod uwagę. Także my zawsze mówimy, co się u nas sprawdza i liczę jednak, że to się sprawdza również i u Was, ale nie jest to stuprocentowe, ponieważ, tak jak powiedziałam, pochodzimy z różnych regionów Polski. Odnosząc się do zeszłego roku, bo ostatnio o tym myślałam, to w zeszłym roku mieliśmy, bo oczywiście trzeba uwzględnić tatusia, żeby to nie było, że tylko my, mieliśmy 12 odmian u siebie na gospodarstwie wysianych, z czego 9 było w kwalifikacie i 7 było nowych. Zobaczymy tak naprawdę, jak wyjdzie nam ostatecznie w tym roku. Wszystko jest jeszcze w fazie takiej kontynuacji, bo to jest dopiero część pszenic, które zostaną wysiane
zmianę w naszym gospodarstwie. Nie zapominajmy o tym, że mamy jeszcze marchewkę u nas. No chyba się jej najbardziej boimy, bo jakby nie było, jest jej w tym roku u nas sporo. Dodatkowo jeszcze niewykopane buraczki ćwikłowe. Niektórzy krzyczą, że ma być wczesna zima. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo w naszym przypadku może się to dla nas źle zakończyć, ale od innych gospodarzy, którzy mają w swoich gospodarstwach marchew, słyszałam już, że marchew w tym roku się ładnie kopie. Plenowo jeszcze tak dokładnie to nie słyszałam, ale mam nadzieję, że jednak damy radę jak zwykle i dobrze zakończymy ten rok, zbierając wszystko, sprzedając i tak dalej. Dajcie oczywiście znać mi w komentarzach, jak u Was wygląda sprawa prac tych jesiennych, bo chyba to jest tak naprawdę w ciągu roku taki najbardziej pracowity okres, że tej pracy fizycznej jest najwięcej, bo wiosną to wiadomo, wysiać, nawozy i tak dalej, to jest taka praca bardziej w ciągniku, mi się wydaje, a później na jesieni jednak trzeba fizycznie to wszystko ogarnąć, zebrać. Tej pracy uważam takiej no, fizycznej właśnie jest więcej, ale mam nadzieję, że damy radę i że Wy również dajecie radę, także dawajcie znać w komentarzach, co porabiacie, jak wyglądają u Was siewy, czy macie jakieś nowe odmiany może u siebie, czy po prostu wprowadzacie coś nowego na swoje gospodarstwo. Jak najbardziej zawsze staramy się czytać Wasze komentarze, także zapraszam do sekcji komentarzy. Podzielcie się z nami swoimi odczuciami odnośnie tutaj prac jesiennych. I skończyła się lawa, trzeba znów zasypać tatę. Mamy jeszcze trochę na przyczepie tych odmian, także z siedzenia nic, moi drodzy, nie ma. Tatuś nam tutaj nawraca zaraz, oczywiście odsypiemy to, co zostało w siewniku, bo zawsze coś zostaje. Gorzej jakby zabrakło, prawda? Odsypujemy i zasypujemy nową odmianę. Żeby było śmieszniej, patrzcie, jakie to jest oko oraz szczęście. Mniej więcej po tyle zostaje nam w siewniku, także zaraz opróżnimy maszynę losującą. Tato, opróżnij maszynę losującą. O, proszę bardzo. I zaraz też pokażę Wam w sumie, jak wygląda materiał tutaj, jak jest zaprawiony, ale to za chwilkę. Materiał zapasowy jest zaaplikowany i tak wygląda pszenica. Mam tutaj akurat fuzjonę w sumie, nie wiem jak to się odmienia. I tak ona wygląda. Uważam, że ładnie zaprawiona, także nie ma co się rozdrabniać, zamykamy i jedziemy. Jedziemy siać. Bo jak to się mówi, terminy gonią. Kolejny przejazd. Można się na to patrzeć godzinami. Co za tym idzie? Kolejny przejazd. Siewnik zasypany, co się równa kolejnej odmianie, która poszła w ruch. Więc trzeba to zaznaczyć, aby to później nie znikło, bo jak się sieje, to się zawsze pamięta, gdzie co było, a później jest już w sumie, przy opryskach to w sumie tego nie ma, ale jak później do zbiorów, no to gdzie co było, także warto, moi kochani, wziąć sobie karteczkę, jakiś ważny zeszycik, który zostanie z Wami na dłużej niż miesiąc i sobie wszystko dokładnie zapisać. A jak nie jesteście starej daty i nie chcecie sobie zapisywać, to zapiszcie sobie chociaż w notatniku lub na Messengerze, bo później, żeby nie było płaczu na żniwa, to jest taki sprawdzony sposób, że lepiej sobie zapisać i mieć, niż nie mieć. Tak na to patrzę, no i niby się mówi, że ruch to zdrowie, tylko wiecie, jak się ta działka jednak troszkę szerokości ma i jeżeli zaczynaliśmy tam, a jesteśmy już tu, to trochę już do przejścia jest. Ale ogólnie ja zawsze mówię, że na wsi jest coś takiego jak agrofitness. Wiecie, co to jest agrofitness? To jest rolnicza siłownia. Polecam serdecznie Marlena Załoga. Trzeba ogłosić narzędzie zbrodni. Nie wiem. Co? No sprawdzę. O Boże. Jak z dziecku. Jak z dziecku. Jak się pracuje, to się ich chce pić. Tego Weronika ci
raczej teraz przyjechała napoić Smerfa, bo Smerfus też chce pić. Zdjęciątko zrobione, napojone zaraz i można dalej pracować. Nie wiem dlaczego, ale zawsze gdy jestem na tej działce jest tak piękne, poetyckie niebo, że nie da się tego ująć. Chyba ta działka po prostu coś takiego do siebie ma. Lecimy z kolejną częścią wysiewów odmian. No jest ładnie, jest ładnie. Cóż by tu dalej mówić? Ziemia wilgotna, odpowiednie warunki pogodowe są. Odmiany odpowiednie również są. Teraz tylko patrzeć, obserwować. Część woreczków mam w bagażniku. Dowiozłam tacie tutaj na działkę, aby wiadomo, już się nie tłuc z przyczepą, na której nic nie ma. I w sumie mówi się, że rolnik to ma fajnie, że samo mu rośnie, ale rolnik to też zawód, który przez cały rok, naprawdę przez cały rok, ma warsztat pod otwartym niebem. I jeżeli faktycznie się upracuje, wiecie, tak z dnia na dzień, ma się określoną pensję, to po prostu to życie jakby jest bardziej pewne. I sporej ilości osób może się wydawać, że rolnikowi faktycznie samo rośnie, ale zobaczcie, że nasze życie, status tutaj majątkowy pod względem dostarczonych właśnie funduszy, ogólnie sezonowych, prawda? Bo u nas wypłaty tak jakby są tylko wyłącznie, gdy jeżeli sprzedamy swoje płody rolne, no to życie rolnika wcale, jak się okazuje, nie jest takie proste. My pracujemy pod chmurką, jesteśmy uzależnieni od wszystkich tak naprawdę wyznaczników cenowych, środków ochrony roślin, nawozów, tutaj materiału siewnego, paliwa i tak naprawdę dużo jest tych wyznaczników. Ale jednak rolnik to zawód, który w moim przypadku jest kontynuowany z pokolenia na pokolenie i no trudno tak naprawdę odejść od tego, bo życie rolnika jest, wiadomo, okrojone tutaj różnymi wyznacznikami, ale z drugiej strony jest również nieprzewidywalne. Każdy dzień jest inny, nie ma tutaj rutyny, no i pięknie jest patrzeć, kiedy ta ziemia rodzi to, co później jest na waszych stołach. To chyba jest w tym wszystkim najbardziej piękne. Także niech rośnie. Bo z tego później będzie dobry chleb. Słuchajcie, oglądałam pogodę, tak? Wiem, to samo w sobie jest niesamowite, ale nie zanosi się na dobrą, słoneczną pogodę, dlatego podejrzewam, że ta noc dzisiejsza będzie długo trwała. Chcemy się wyrobić tak naprawdę z planem, który został na dziś zaplanowany, mocno myślane, więc czeka nas sporo pracy, ale ja już się z wami żegnam, nie chcę was zanudzić, broń Boże. Także życzę wam miłego dnia. Spędźcie go jak najlepiej, spożytkujcie ten czas, bo każda minuta ucieka. Jest zawsze na wagę złota. Życie jest w waszych rękach, dlatego wykorzystajcie je jak najlepiej, a ja już się z wami żegnam. Także to było coś w stylu Marley Vlog. Dziękuję, że byliście razem ze mną. Mam nadzieję, że subskrybujecie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. I tak jak już wspominałam, jeżeli macie jakieś pytania, to na dole w sekcji komentarzy zapraszam was do komentowania danego filmu. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć! We'll be right back.